Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Odyseyki. Przed nami dwie najgorsze mapy, do 85 i do 100. Nie wiem. Nie zrobimy tego. To będzie pierwsza Odyseja, której nie dokończymy na odcinku. Bo ja tego nie widzę po prostu. Ja po prostu tego nie widzę do 100. Jak ja mam DDT zabić tym shitem, co tutaj mam? Czy to nie ma nawet opcji, żebym ja to DDT zabił? W jaki sposób ja mam to zrobić? Niech mi to ktoś wyjaśni. Tymi towerami? Jak ja już tutaj, 35, świetnie. 35, super. Dobra, postawmy sobie dwa suby. Musimy już zabezpieczyć trochę obrony, nie? Takiej, wiecie... Takiej podstawowej, powiedzmy, że to jest fragment podstawowej obrony. Jakaś ninja z camo. Jakaś ninja z camo. Tutaj taka sama ninja z camo. Mieścimy się jeszcze w kosztach chyba z alchemikiem. Przynajmniej jednym na górze, a dolnego postawimy po tej rundzie. Dobra. Dolnego postawimy teraz. Na następną rundę. Generalnie będziemy troszeczkę obstawieni. No i dobra, początek mamy. Teraz jak zabijemy moba, który będzie dołem się szwendał. Nie mam pojęcia. Dragon's Breath'a tu damy. Strasznie mały zasięg to, tego Dragon's Breath'a. To byłby dużo lepszy zasięg Dragon's Breath'a. No dobra, zróbmy to. Szykujemy się po prostu na moba na dole, więc idzie Dragon's Breath. I przy okazji przygotujemy się na kamoledy, później takiego samego Dragon's Breath'a postawimy na górze. I nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Tutaj mogliśmy w sumie kupić Armor Piercing Darty, które miałyby dużo lepszy zasięg. Nazbieramy. Czy my nazbieramy pieniądze na Armor Piercing Darty? Nie. Dobra, jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko i skill Saudy. Nie mamy Saudy. Boże. Jedno oczko, drugie oczko i skill Saudy, nie mamy Saudy. Nie mamy Saudy. Okej. Nie mamy Saudy. To nie ona sobie tu gdzieś tu stanie. Gdzie ona coś jest w stanie zrobić? Tu, dobra. Jedno oczko, drugie oczko i... Co? Jak? Ej! Jedno oczko, drugie oczko i... Sauty. No. Esa. Esa. Musimy teraz uzupełnić takiego maga na górze, żeby też coś tutaj wspomagał nas w boju, nie? Tylko czy on tam sięgnie? Tylko czy on tam sięgnie? Ej, Zbychu, czy ty coś tam widzisz? Chyba tobie kamo nie możemy dać, chyba trzeba ci, a to zasięgu nie zwiększa, więc ten mag jest useless, kompletnie useless, więc zróbmy tutaj Blundzicu, to będzie większy sens miało i Armor Piercing Darty. To może Blundzicu na dole, kaltropy. Nie, no to jest po prostu jakiś dramat. To jest jakiś dramat, dobra. Przydałby się nam Faster Throwing, żeby ten ninja zawsze był zbufowany, dobra. Teraz Armor Piercing Darty. Kolejna Odyseja za 20 tysięcy manki mamony. Dramat. Dramat, kochani, dramat. Kolejna Odyseja za 20 tysięcy manki mamony. Ale zobaczcie, ja to się w ogóle nie stresuję. Na speedzie jedziemy. Kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni? Dobra. Tu już mamy Armor Piercing, to mamy, wszystko tutaj mamy. Teraz wypadałoby pomyśleć o tym, co się będzie działo, jeżeli będzie źle, a będzie beznadziejnie. A będzie beznadziejnie. Co to się będzie działo, jak będzie źle? Nie wiem, szczerze mówiąc, możemy sobie postawić gdzieś tu jedną farmę gdzieś kiedyś? Możemy, dobra, zarabiamy pieniądze. Uwaga, moi kochani, budujemy markieta. O Jezu, o Jezu, o Jezu! Skill. Mamy markieta, ale zaraz, miała nie być środkowej ścieżki. Halo, to jest grane. Na obrazku było pokazane tak, jakby miało nie być środkowej ścieżki. Dziwne to. Dziwne to, farma była pokazana jako 505. Chyba. Z
sprawdzimy to, ale dziwne to. Dziwna to historia. Myślę, że do 60 powinniśmy ustać tym, co mamy. Dół mamy zabezpieczony Dragon's Breath'em, górę Sawdą. Kill nie pomógł, dobra. Czyli nie ustoimy. A bo tu nie mamy Dragon's Breath'a, no Maciej. Możemy też sobie tutaj uzupełnić takim drobnym bumerangiem, nie? I takiego samego drugiego bumerangka sobie czyszczącego postawić tutaj, nie? O, i zacząć go sobie budować, dobra, nie boimy się już. Nie boimy się tego, zobaczcie, Dragon's Breath spowodował zero stresu już z tą falą, nie? Kamo, no to wierzymy w ninja. Pytanie, czy nasza wiara w ninja nie jest zbyt duża? Tak. I more glaivesy. No ten boomerang z przodu trochę gorszy, bo on, dół mamy lepiej rozpracowany, bo mamy najpierw czyścimy duże balony jakimś subem i Dragon's Breath'em i tył mamy boomerangowy na clear, jeżeli coś się wydarzy. Tutaj mamy tą kolejność troszeczkę odwróconą i to nie jest dobre. Ale dajemy sobie radę. Jak na razie tylko 39 zgonów, dajemy sobie radę. Dragon's Breath tutaj dzielnie sobie poczynia. Wypadałoby dodać jeszcze drugiego gdzieś Dragon's Breath'a, zastanawiam się gdzie. On by się tu fajnie zmieścił, bo nie tu i nie tu. Tu, dobra. A tutaj? Tu nie, dobra, no to musi iść tu, tak? Ja tak powtarzam, że my dołu się nie boimy, a tak naprawdę zginęliśmy na razie chyba tylko na dole te dwa razy. A podobno dołu się nie boimy, bo mamy obstawiony XD i to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. No ale teraz mamy na górze Dragon's Breath'a, on tutaj nam też wykeruje troszeczkę. Mamy Well of Fire, więc jest ok, więc myślę, że nazbieramy teraz pieniądza na centralę. Bana. Chciałem jedynkę kliknąć, kliknąłem spadnie. Czy naprawdę w 60 na jakiegoś BFB o taki wspaniały setup umarł? To jest chyba kpicie ze mnie, że taki wspaniały setup umarł na BFB. Zdurnieli. Ja muszę naprawdę o takie rzeczy robić, żeby nie umrzeć na BFB. A jak ja ząbka zabiję w takim razie? Czyż... Jezu, udało się. Jezu. Ale to nie wygląda dobrze. To wcale nie wygląda. Ba, mówię, że to nie wygląda dobrze. To wcale nie wygląda. Czy to jakiś inżynier się gdzieś zmieści? Na jakiejś łajbie? Nie bardzo. To wcale nie wygląda, kochani. To wcale nie wygląda. To jest dramat, bo my giniemy teraz 163 na górze, nie? No. I kolejne 400. Kto bogatemu zabroni? Dobra, ale nie ma tutaj śmichu. Giniemy od 63 na górze i jest to duży problem dla nas, bo nie mamy na to kompletnie żadnego pomysłu. I problem jest taki, że tych pomysłów tutaj nie ma. Co zrobić z tą 63? Zamienić tego suba na środkową ścieżkę, ale tylko do trzeciego tiera, bo już później nic tutaj nie ma? Nie bardzo mamy tu pomysły. No to jest jeszcze jakiś pomysł, nie? Zmieścisz się, grubasie? Nie zmieścisz się. Ty tam singniesz, nie singniesz. A tu się zmieścisz, grubasie? Nie. Nie zmieścisz się. Dobra, pożegnajmy tego alchemika na chwilę i spróbujmy tutaj zrobić... Tak i tak. Dobra. Ty będziesz... Tak. A ty będziesz dalej tak. Dobra, zobaczmy. Tą 63 teraz z Juggernautem. Guzik ten Juggernaut dał. Dobra, przeżyliśmy pierwszą falę, ale to jest tylko pierwsza fala. Co zrobimy na drugą, żeby nie umrzeć? Czy ja tu zmieszczę bumeranga? Zmieszczę. Czy on będzie miał tutaj zasięg? Będzie miał, dobra. Czyść, zbychu. Jezus Maria, nie. Dobra! Ciach, mamy drugi skill Saudy, jest dobrze. Przecież my zaraz znowu umrzemy. Znaczy generalnie ja tą mapę to gram teraz tak, żeby... patrzeć gdzie umrzemy i tam dostawiamy.
to już jest koniec. To już jest koniec. To już był taki blamasz, że to już jest koniec. Możemy sobie parę minek rozrzucić jeszcze tu, ananasku, na wsparcie. Tutaj nie bardzo już mamy jak te ananaski gdzieś wrzucić. 2 BFB na górze i my to zrobiliśmy? Nie, no pewnie, że nie. No pewnie, że nie. Zdziwiłem, co my byśmy zrobili? 2 BFB? No, zdurnieliście? Tym shitem? Tym shitem? 2 BFB? Maciek, zdurniałeś? Zdurniałeś? Zgłupiałeś? Czy co? No dobra. Można było wziąć 4. subika. Przyznaję. Przyznaję, że 4. subik nie byłby zły. Przyznaję, że 4. subik nie byłby zły. Ale tutaj mamy ananaski, więc modlimy się o to, że te ananaski nam teraz tego subika zastąpią. Mamy też 2. skilla Saudy, o którym ciągle zapominam. Tu ananaski zmienimy zaraz w minki. Idą 2 BFB. Czy my się ich boimy? No, raczej tak. Ale teraz z 2 subami, widzicie? I ESA było, nie? ESA. Dobra, tu minki dostawimy, żeby doczyszczały, jeżeli będzie wszystko w porządku. Okej. Okay. A to jest ciągle mało tutaj tego doczyszczania, więc musimy tutaj coś jeszcze wymyśleć na dole. Jeszcze jedne minki tu możemy chyba zmieścić. Dobra, żegnamy farmę. Idziemy w następne minki. Ja już tutaj dorzucam, kochani, wszystko co mogę i gdzie mogę, co zostało. Dobrze, że tutaj nie giną te małpki. Na koniec łapy, bo byłby drama. No ale nie było dawno Odysei. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jedna z droższych Odysei ostatnimi czasy znowu. Więc mam nadzieję, że nie zawiodłem was, kochani. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. XD. Spalimy. Skilla nie wiem po co, ale fajnie, mieć skilla zawsze też dobrze, tego użyć. Znaczy, problem jest taki, że kompletnie nie wiem co będzie w 76 i w 78, oprócz tego, że raczej należy spodziewać się śmierci w przynajmniej jednej z tych 2 rund. One będą szły dołem, więc musimy się tutaj wzmocnić na dole. Ananaski nas tutaj wykerują, kochani. Ananaski są OP. Ej, no słuchajcie, no żyjemy na razie. Jakoś żyjemy. Przez kilka rund nie umarliśmy. To jest duży plus. Więc czyżby to teraz miało nadejść śmierć? Nie. Mamy 2. ananaska. Dobra. Czy to nam zrobi 76, 78? Szczerze? Wątpię. Jak można dać tą mapę i nie dać człowiekowi samolota, snajpera? Jakim trzeba być sadystą, żeby zmuszać ludzi do grania tej mapy bez żadnego globala? Jakim trzeba być sadystą? Oj, dobra, żyjemy. No i przed nami pierwsza próba, 76. runda. Zaraz? Nie, jeszcze 75. Dobra. Czy ja coś chcę wzmocnić na górze, na tą 75? Co ja mogę wzmocnić, żebyśmy nie umarli? Już nie bardzo mam co wzmacniać. Ten Juggernaut, tak. Gdyby on był ultra Juggernautem, coś by zrobił, tak? Coś by zrobił. Dobra, spróbujemy to zrobić skillami po prostu. Powolnimy, jak ten spam balonu wyjdzie. Tu sobie radzimy. Ten BFB nas już tutaj gnębi. Tak. Dobra. Poszedł skill i teraz 2. BFB. Radzimy sobie. Suby. Skille, dobra. I te BFB nas tak tyrają. Te BFB nas tak strasznie tyrają. Te BFB nas tak tyrają i czyszczenie spamu po BFB. Okej. Okay. Co nam zostało z naszych dzielnych towerów?
Co by mogło pomóc? W sumie niewiele tu jest pomysłów na to, co by mogło pomóc. Może tak? Może tak? Odpalimy tutaj czyszczonko. Cofnij to i drugi. Blisko było, to jest dobry pomysł. To był początek dobrego pomysłu. I ultra, jack i easy. Kochani, easy. Góry się nie boimy. Nic już nas nie zaskoczy, jak to mawia Maciej. Jak to mawia Maciej, nic już nas na górze nie zaskoczy, nie? Jejeje, było blisko. No ale ten bumerang to był doskonały pomysł. O Jezu. 7-6 na ananasty. A! Przeżyliśmy 7-6. Wow. Dobra, 7-8 mamy skilla, więc odnowił się, więc jest ok. Góra nam się przyda, bo będzie 80. Nie, ząb na dole będzie, Jezu. To na pewno na 80 szykujemy jakiś łomot. Ja tu nie mogę skilla użyć, halo. Halo, ja skilla muszę mieć na przyszłą rundę, dobrze. Weź tam, Jaguś. Kieruj. Dobra, ja tutaj muszę mieć skillę. Ja muszę mieć skillę tutaj, kochani. Siema. Dobra. Jak my zabijemy zomga? Przecież my nie mamy jak zabić tego zomga. Wiesz, my nawet nie mamy opcji jak zabić tego zomga. O czym ty, Maciej, marzysz? Dobra, umrzemy na tym zamku i się zastanowimy, na co przerzucić pieniądze i skąd. No bo to, że umrzemy, to jest pewne. Czy jesteśmy w stanie uniknąć tej śmierci? Trzeba by z góry coś sprzedać. Albo wyrzucić te kiepskie miny, które mamy. Żyjemy, cały czas żyjemy, kochani. Zabiliśmy BFB nawet, żeśmy zabili. Dobrze. Czeka nas jeszcze trzecia fala ceramików, spokojnie. Ale mamy już drugiego skilla przygotowanego z Alduni. Tak tylko się wysypie dźwięk ze słoika, o właśnie taki. Tu. To przeżyjemy, nie? Przeżyjemy. No. Co teraz, kochani? 150 tysięcy na superminy to raczej nie nas... Raczej nie nazbieramy 150 tysięcy. Trzeba by nie zabrać tego jednego suba, no. I liczyć, czy to wystarczy? Dwa suby. Na zomga. Trochę mało, co? Trochę mało. Co jeszcze możemy tym subom tam dorzucić? Nie bardzo to mamy co dorzucić. Bo to nie bardzo co będzie miało zasięg ataku. Trzeci ananasek, kochani. Trzeci ananasek, let's go. No nie. Bo tutaj ananasek musi mieć long reacha, tak. Żeby wychodził. A nie speeda, więc... Żyjemy. 79. Zaraz przyjdzie do nas ZOMG. No i będziemy mieli 3 miny. Po co? Nie będziemy mieli 3 min. Dobra. Idzie ZOMG. A miny się zbierają. 2 miny i ananaski się zbierają. Płonie ZOMG pomalutku. Coś my mu robimy? No tak, szczerze mówiąc, nie za bogato mu coś robimy. Tak szczerze mówiąc, nie za bogato. I my jeszcze mamy BFB rozbić. O, dobrze, bumerang nam na górze pomaga. To jest dobra wiadomość dla nas.
Och, jak dobrze, że nam pomógł. Wydało się, żeby jeszcze z tymi BFB pomógł. Ale już nie pomoże. No dobra, i tu mamy ananaski. Ananaski, 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 ananaski. Essa, kochani, essa. Essa. Dobra. Dołu się nie boi. Teraz boimy się góry. Dobra, przeczyśćmy trochę ten śmietnik. Chyba za wcześnie. Dobra. Pozbywamy się jednego ananaska i robimy coś tutaj, jakiś investition. Pozbądźmy się dwóch ananasków i zróbmy tutaj mistrza komandera. O. Dobra, tak to zróbmy na razie. Mistrz komander tu powinien dobrze strzelać. O ile to nie będzie kamo, to on se poradzi. Jak widać na obrazku. Dobra, żyjemy. 82. runda. Przydałoby się odnowić tutaj jednego ananaska. Żebyśmy się nie obawali. Ten bumerang, jak on nam pomaga tam na górze. Zobaczcie, jak on tam się chłopina stara i nam tutaj pomaga. 83. Mamy tam subkomandera, ma dalej dwa zwykłe suby. 84 na dole i 85 na górze. Jezu, co tam się dzieje na górze? Żyjemy. Co? My to przeżyliśmy? Jezu. Jak to się stało, że ja to przeżyłem? 84 na dole. Let's go. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Nie za dużo tych BFB. Ale 85. To brzmi jak 2 ZOMG. Tak. Bumerang to musisz. Musisz bumerang. Musisz, musisz. Musisz. Dobra. 30 minut później, 30 tysięcy manki małony później, let's go. Ceramic help, moab help. Świetnie, od 50 rundy. I mam 40 tysięcy. I mam dożyć do setnej. Na pewno. Na pewno. 50 to są moaby. Od razu, na mordę. Na pewno. Czy taki sub, to on tutaj coś będzie robił w ogóle, jak będzie tak latał po tym wszystkim? Nie bardzo, co? Nie bardzo. Nie bardzo. Właśnie sobie uświadomiłem, że my nie mamy towera tutaj na tą mapę. Żadnego. 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 Bumerangi na doczyszczanie z tyłu. Czekajcie, zawsze możemy tutaj zrobić jeszcze jednego takiego bumeranga. Jakieś bumerangi na doczyszczanie z tyłu. Dobra. No Ice, który... Gdzie tu Ice coś może zrobić? Jak będzie tu poniewierany cały czas. Niewiele gdzieś coś może zrobić, nie? Aj dramat, oj dramat, oj dramat. Ale przecież my tu nie mamy 300 zrobić. Jak nie chcemy tę setkę zrobić? Czym my chcemy Bada zabić? Tak nieśmiało zapytam. Ballistic missilami? Czy tak zonem? Z Ice'em. Ale jak my zabijemy DDT? Dobra. Setup na start jako tako, tak? Jako tako.
Jako tako, setup na start. Smart. Czemu tylko smart, to nie wiem, a far? Trochę za blisko. Dobra, normal, idziesz chłopie wszędzie po trochu. I modlimy się, że to wystarczy, XD. I modlimy się, że to wystarczy, XD. Dobra. Myślę, że... A, nie mamy już bumeranga. To myślę, że Ultra Juggernaut. Gdzieś. Się tutaj będzie szykował. Fajnie, że ma jakikolwiek zasięg. Dobra, to może ty będziesz miał jakiś zasięg, co? W tych swoich śmiesznych towerków. XD. Boże, nie, za co mnie ta mapa tutaj spotyka? Dobra, dawaj drugiego. Wy będziecie zabijać DDT. Zapamiętajcie to sobie. Że wy będziecie zabijać DDT. Postawmy Saudesek gdzieś, gdzie cokolwiek może zrobić, czyli na przykład tu. XD. Już nie może w tej rundzie nic zrobić. Ej! Nie jest najgorzej, kochani. Zginiemy dopiero w 63. Zginiemy dopiero w 63. I teraz bym chciał tego druida mieć, powiem wam tak szczerze. Bo bym wszystko sprzedał i sobie te druidy tu ustawił z jakimś awatarem. I jakoś byśmy dali radę. Może z badem. A tak to jest problem, tak to jest problem. Ej, przeżyliśmy pierwszą falę 63, która weszła w nasze spajki. I druga też. Nie wierzę. Jak ja przeżyję 63, to będę po prostu się śmiał. Ale ja przeżyliśmy 63. Kurczę, jakby tak wiedzieć, którędy ten bad będzie szedł dalej, to może by go złapał na permy. XD. Tylko to on chyba tędy wyjdzie. Tylko gdzie później pójdzie? Tylko tutaj, kurczę. Gdyby szedł tutaj, to byśmy to obeszli, co? Nic, zbieramy permy, bo to jest nasze zabezpieczający damage. Jeden z ważniejszych piątych tierów, który mamy w ogóle do dyspozycji w tej grze. Muszę wiedzieć, kiedy mieć. XD. No nic, permy. Permy, nasza miłość. I modlimy się, że coś zrobią te permy. Na razie powiem wam, tragedii nie ma. XD. Żyjemy. Nasz setup startowy do rozgrywki utrzymuje nas przy życiu. I Sauda jest OP. Coś Sauda zrobiła w tej grze. 274 popa, to nawet dużo jak na nią. Ale to podejrzewam, że to dzięki skillowi. Jak skilla odpalę, to z 270 robi się 650, tak? Więc to był skill po prostu. Był jej skill. Ojoj, ta lewa strona. No dobra, tam bumerangi trzymają boki w zasadzie. Spajki czyszczą środek. Do 7-6 może nawet przeżyjemy. Czy przeżyjemy 7-6 i 7-8 wątpię. Ale będziemy mieli permy na pewno. Więc jak w dobrą stronę pójdą te balony, to jest szansa, że permy ją zjedzą. To jest szansa, że permy nam uratują. Powinniśmy też mieć tak, drugiego skilla, więc 7-6, 7-8 się nie boimy, mamy drugiego skilla. Więc teraz naszym 7-5 jeszcze jest po drodze, która może nas tutaj styrać. 7-5 nas tutaj może styrać jeszcze. Dobra, mamy permy, moi drodzy. Cokolwiek by to nie znaczyło i cokolwiek ma... Czyli idealne permy to są takie, jakby im dać zasięg z chaty i żeby tutaj lądowały zawsze. To są OP wtedy te permy, nie? Byśmy tutaj permy ustawiali, to żebym był szczęśliwy, ale nie mamy chaty, żeby zasięg zwiększyć. Jezu, ja to przeżyłem. Jak ja to przeżyłem?
Jak ja to przeżyłem? Nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie, jak ja to przeżyłem. Kompletnie żadnego. Zielonego, bladego, żadnego pojęcia nie mam. Ale wiem, że musimy tutaj już się przygotowywać pod ciężkie czasy, nie? Czyli robić coś takiego. Dorzucić tu tego ninja dla bezpieczeństwa jeszcze, bo kamo potrzebujemy. Czy ja to przeżyłem? Jak to się stało, że ja to przeżyłem? Nie wiem kompletnie, co się dzieje. I wymyśleć tutaj AIC, tylko to zamiast alchemika, tak? Zamiast alchemika tutaj zrobić IC, bo szykujemy się już przyszłościowo kiedyś pod bada, nie? Larger Radius tutaj zrobimy wyjątkowo. Dobra, wiem, że zapomniałem skilla kliknąć, ale to było zamierzone, tak? Zamierzone w tym sensie, że zapomniałem, że mówiłem wam, że będę to robił, a po prostu sobie coś innego robiłem w tym czasie, nie? Ale tutaj nic się z tym nie dzieje, nie? Dobra. Niestety. Fuck off! Ona tak mówi? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Musimy przeanalizować taktykę na tą rundę. Bo mamy duże braki. I zginęły nam permy. I zginęły nam permy, kochani. Zginęły nam permy. Czy to nam pomoże? Ale zwaliłem. Przecież pierwszą falę można było już zostawić przy tym skillu. Nie. Ale musimy drugą falę zabić pierwszym skillem. A na trzecią muszę mieć drugiego. Nie? Niestety. A to była trzecia. Dobra! To easy żyjemy. Spoko. Easy żyjemy. Spoko. Składaj permy, składaj. Dobrze, 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 dobrze. Żyjemy, żyjemy. Ale ta Odyseja już mnie ten. Na tego bada musimy mieć. Tak zona. ZOMG. Zobaczmy. No ładnie siadło, ładnie siadło. ZOMG. My budujemy mocnego defa na lewą stronę ze względu na bada. Po prostu jak będzie jakiś leak z prawej i śmierć, to będziemy się przebudowywać. Natomiast my budujemy lewą stronę ze względu na bada. I my musimy jeszcze zrobić super britla jakoś. Nie wiem jak jeszcze, ale... A to nie jest drogie, bo to tam 28 tysięcy to nazbieramy. Najwyżej się umrze jeszcze z 5 razy. Ale zobaczcie teraz, jak tam tak stoi, jak ładnie czyści. Ojoj, coś straciliśmy. Parę tarczy. Ale tak zonik po lewej stronie ładnie tam czyści wszystko już. Zobaczcie, z lewej strony do środka to już dochodzą jakieś śmieciuchy, a z prawej to cały czas jest ciśnienie, nie? Czyżby oba ZOMG z lewej? Niestety nie, więc... Co się stało? Co się... Tu coś przeszło? To jest niemożliwe, żeby tu coś przeszło. 28 tysięcy potrzebujemy. Halo, Politnia. Jeszcze tu mamy 32 na Sentry Championa, w razie czego. Oko. Dobra, spróbujmy. Może nazbieramy po drodze. Skillem odpalimy. Dobra. Skillem odpalimy. Żyjemy. Dobra. Teraz mamy Super Britla, więc Super Britel to tutaj będzie palił te mapy z lewej strony.
razem z Ninją i z Tagzonem. Dobra, 8-7. Żyjemy, pani, żyjemy. Na co my teraz zbieramy pieniądze? Nie wiem. Z prawej strony by się coś przydało też mocniejszego, ale z drugiej strony najlepiej to by się przydało coś takiego, co pomoże doczyszczać... Jezu, nie. Doczyszczać prawą stronę, ale jeszcze pomoże z badem później. To jest problem. No naski z siódmej klaski. O, Longreacha chyba musimy tu rzucić. Niech on tam rozrzuca. Te ananaski zawsze coś tam popują, coś pomogą, coś wyczyszczą, doczyszczą. Spowolnią. Trochę za późno skill. No, dobry skill. Myślę, że to jest czas, że musimy którąś ze stron tutaj odżałować na poczet kolejnego stola. Myślę, że musimy tutaj odżałować stola i tutaj zamiast czyszczenia dać po prostu tutaj na czyszczenie z tej strony dać po prostu tego pana. Mieć więcej stola musimy, tak? Zobaczmy. Bo jeden stol to jest trochę za mało. A dwa stole powinny nam? Było dużo lepiej. Te suby to jest dramat. Więc my te suby teraz też wymieniamy na coś mniej dramatycznego, czyli na coś, co będzie robiło damage w duże balony teraz, a nie w małe. Bo my nie potrzebujemy już takiego damage'u tutaj, tylko taki. Dobra. Mamy 7000. Co my możemy zrobić za 7000? Pomóc temu brangowi jakiemuś minami. Ora, zobaczmy. Dobra, mamy dwa stole, mamy większy damage z subów. Lewa strona sobie jako tako radzi. No lewa strona to już sobie wyśmienicie radzi, to trzeba przyznać. Prawa strona. Naprawdę teraz tędy się... na złość idą tam, gdzie nie mam obrony, to mi na złość tam idą, no. Za co? Co ja im zrobiłem? Ta ninja to tego nie doczyści, bo to jest... cienia. Ja już nie mam towerów. Dobra, mam jeszcze Ultra Juggernauta. Mamy jeszcze Ultra Juggernauta do wybudowania, kochani. Dawaj. Juggernaut, let's go! A, ty teraz tam nie sięgasz i znowu zginiemy tam, bo tam nic nie mamy. Świetnie. Dobra, próbujemy przeżyć skillem. Cicho. Moi kochani, próbujemy przeżyć skillem. Dobra. Och! Siup. Dobra. Cofajcie te BFB, cofajcie. Dlaczego one tędy idą? Dobrze tu na miny, tu nie, dobrze. Jest. Dobra, uff, żyjemy. Co dalej? Problem jest taki, że my już nie mamy towerów za bardzo do dostawiania. Oj, dobra, żyjemy. Mamy 10 tysięcy i nie bardzo mamy co z nim zrobić. To jest gigantyczny problem. Lewą stronę mamy całkiem fajnie ustawioną, bo ta lewa strona... Przecież jak w 90 wjadą DDT, to przecież jest po mnie. Jaki ja mam pomysł na DDT w 90? Przecież nie mam żadnych pomysłów. Jestem kompletnie bezbronny. Jak wjadą DDT. No, miny, dobra, miny uratowały. Jestem kompletnie bezbronny, jak wjadą DDT. Dobra, mam pomysł. Te miny stąd trzeba zabrać. Trzeba dać tutaj. Dobra, bo... Tutaj dorzucić czwarty tier zaraz, bo... Środek nam spajki jako tak obronią, a boki będą miny do brania. Tak będzie plan. I wszystko to będzie czyścić LEDy, więc DDT wciągnie pod warunkiem, że wystarczy damage'u na DDT. Może być problem, że nie wystarczy damage'u na DDT. Mamy duch alchemików, więc można jeszcze zalchemizować to w razie czego, nie?
te nasze miny lekko zalchemizować, nie? Jedne i drugie. No, jestem ciekaw tych DDT. Pierwszy. Dobra, postanowiłem w dobrą stronę skręcić. To jest dla nas dobra wiadomo. Postanowiły skręcić w dobrą stronę. Jezu, te ceramiki, to jest jakiś dramat. Dlaczego to nic ich nie rozbija? Halo, policja. Ten inżynier tam za dużo nie robi, to mu też trzeba przyznać, że... Dobrze, że wziąłem tych bumerangów chociaż tyle, bo ten stol to tutaj bardzo wiele robi. Ale te balony wszystkie nacierają na lewą stronę. Dobra, te co na dół idą, to ich się nie boimy. Te co idą na lewo, to się ich boimy. Nie wystarczy mi, muszę szczyścić. Bo tutaj nie mam tych superminek. W sumie powinienem po lewej najpierw te superminy zrobić, bo to ta strona puszcza na lewo, widzę. A z lewej do prawej my mamy mniej więcej bezpiecznie, więc powinienem odbudować od lewej strony defa. Dobra. Żyjemy, kochani, żyjemy. Nie polecam Odysei. Nie polecam. Tu sobie radzimy, jest dobrze. Lewa strona już wygrana, zostały dwa zomgi z prawej. I to te, które po chamsku będą szły w nas. W naszą lewą stronę w ananaska. No właśnie, ale tam już jest trochę tych ananasków, dobrze. Stol działa bardzo dobrze. W międzyczasie parę ananasków powstało. Żyjemy. Wzmacniamy lewą stronę. 93 DDT. Powinny zaraz nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Dobra, w którą stronę będą szły? O Jezu, w tą to nie. Dobrze, żyjemy. Jezu, skillem to doczyściłem naprawdę. Pytam się jak. Się dzieje w ogóle. Tam są jeszcze ananasy, tu są jeszcze ananasy, żyjemy. Dobra, 9-4. Jezus Maria. Jezus Maria. 9-4. Na lewą stronę mamy mocno, problem w tym, że z prawej nie mam nic. I z prawej nie mam nic świadomie trochę, bo... Bo obawiam się, że ja potrzebuję na bada jeszcze z lewej strony sporo i chciałbym mieć te możliwości budżetowe zachowane. Jeju. No ta lewa strona jest dramatyczna, bo dobra, musimy tak chyba zrobić i trochę uspokoić ten napór. Bo zaczyna się robić już ciepło. O Jezu. Dobrze, że trochę na środek. O nie. Dobra, skill pomógł trochę. Miny żyją. Żyjemy. 9-5. To jest jedna z też trudniejszych rund. W zasadzie teraz każda runda jest w jakiś sposób trudna. Mamy 10 tysięcy niby. Coś możemy z tym zrobić, ale zaczekajmy. Bo ja się cały czas obawiam o to, że nie będziemy mieli co z badem zrobić. I wolałbym lewą stronę w jakiś sposób wspierać. Nie bardzo mam w jaki. Dostawić jeszcze jednego ninja. On tutaj z tymi kamo sobie troszeczkę teraz poradzi. DDT. Dobra. Skill. Coś za dużo tych DDT tu leci na lewą stronę. Jakiś zleciał na dół. Dobra. Żyjemy, umieramy. Może starczy już tych DDT. Żyjemy. Jest. 9-6. Jezus Maria. O Boże. Żyjemy, kochani, ale 9-9 te pancerne DDT to nie wygląda jak przyjemność. Która do nas się zbliża. Niestety. No, tu już nasze permy te po lewej stronie jakoś ucierpiały w tej rundzie wyraźnie. Czy Sauda nie ma już 20 poziomu zaraz? No nie.
Szkoda. 20 poziom Saudy zmienia skilla chyba, tak? Tak. 3 razy lecą, więc jest to dość mocne. Na 99 rundę, jak wyskoczą DDT pancerne, byłoby to dość mocne. Chyba. Czyżbyśmy przeżyli 96? Ej, bumerangi, no dokładnie. Wykonywać swoją robotę. Cofać to! Cofać to, nie, bo to idzie na lewą stronę znowu do moich minek. Dobra, tu na spermy trochę. Trochę na spermy, trochę na minki i żyjemy. 9-7, okej. Okay. Jeju, 18 tysięcy. Ciekawe, czy będą zbierały 3 dyszki. 25 na to i czy to nam pomoże w czymkolwiek. Na pewno, na pewno. To by nam na pewno w czymś pomogło. Więc warto o tym pomyśleć. Zobaczcie, lewa strona już w zasadzie czysta, a z prawej strony cały czas ten ZOMG. Cały czas ten ZOMG jeszcze żyje. Z niego wyjdą jeszcze pancerne BFB. Boże, nie. Zabijcie już to. Zabijcie już to. Zabijcie to już. Zabijcie to już. Cofnijcie te BFB. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze. Drugi niech je cofnie. Cofajcie to. Którą stronę idą? W lewą, w środek. 9-8, moi drodzy. Jedna z najgorszych rund. Dość potężny spam. Bez potężnego stola nie ma tutaj w ogóle nawet podejścia. Czy nam się tu jakiś ice zmieści? Żeby próbować. Coś tutaj zrobić jeszcze jakimś takim tym, Larder Radius. Te moaby coś osłabiać, chociaż trochę. Ktoś tam rzuca w kogoś. Te moaby, dobra. To jest też dla mnie ważne, że moaby osłabia, tak? Jest też dla mnie ważne, że osłabia moaby. Zobaczcie, lewa strona już wyczyszczona, ale coś się z prawej dzieje, dramat. Za mało. O, wróciła. Wróciła. Dobra. Mamy to. Okej. Okay. Zobaczmy. Subcommander. Czy można go było z lewej strony ustawić, to by bada pomagał mi. Tylko problem jest taki, że mi moje permy zginęły. A one tutaj były dość ważne. Właśnie widzicie. I to jest ten problem, że te spermy mi zginęły. To jest duży problem. To jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem, że te spermy mi tu zginęły. Co ty oferujesz? Nie za wiele. Nie za wiele oferuję. Bo ty się przesuniesz w tą stronę. Więc gdyby je przestawić na far. To będzie rzucał raz tu, raz tu. Nie, nie. Mar. Niewiele zabrakło. Kurczę, problem z tymi spermami, że mi zginęły. To duży problem. Gdzie ja tego drugiego maga postawiłem? Tutaj. A ten mag nic nie robi. Może ten skill mnie uratuje Saudy? Czy ten skill Saudy... Nie, prawie. To już był prawie koniec. A ten mag to tutaj się nie sprawdził, nie? Może tu się sprawdzi z powrotem. Ten mag się nie sprawdził, 27 tysięcy. Mogliśmy coś kupić, tylko nie bardzo jest już co kupić. Tu jest restricted.
Nie bardzo jest to. Trzeci tier to jest nic. Tu nie możemy też kupić piątego tieru w alchemiku. To też jest często kupa. No wszystkie towary postawione, nic nie mogę zrobić. Pin. O, on tu sięga? Czy sięgał tylko przez chwilę? Sięga, dobra. Taki cofnięty sięga. Hmm. 3000 do dużego inżyniera, kochani. To jeszcze jeden wipe. Trochę poczyścimy skillami przed śmiercią, żeby te pieniądze się nazbierały. Dobra. A nawet mogliśmy to kupić. To jest kolejna nadzieja. Piąty tier inżyniera. Kolejna nadzieja, kochani, że te towery nas tutaj wykerują. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Ja to widzę. Ja to już widzę. Tylko musimy to spowolnić. Ja to już widzę. Ten inżynier tu jest bardzo przydatny. Co jest do cholery jasnej? Głupia sauda. Dobra. Musimy dokonać pewnych rotacji sprzętowych. Ty nie mów, że ty masz większą dupę niż Mac. No co za dzban. On ma większą dupę niż Mac. Dobra, let's go. Let's go, drugi stol. A, ten stworzy. Na stol głównie z tej strony. Nie zmieszczę, naprawdę. Daj Ice'a z przodu. Larger radius. I z tyłu daj stola. O. Dobra. Okej. Co dalej? Mamy 9000. Mamy jeszcze luz magię. Jednego maga luzu, tak zwanego. Postawmy go tutaj. Tylko że już wiemy, że on stąd nic nie robi. Postawmy go tutaj. No, zobaczmy. No, inżynier tam pomaga dość sporo. To mu trzeba przyznać. Tylko że tam miejscówka na inżyniera dużo, dużo lepsza. To musimy wyczyścić, bo się robi tutaj niebezpiecznie. Tamta miejscówka na inżyniera dużo nam pomogła. Dużo nam pomogła. Problem taki, że w ogóle nam się nie nastakowały te permy. Nigdzie żadne, przez to, że żeśmy umarli. Lewa strona zabita, teraz prawa strona. Żyjemy. Kochani, 9-9. Masa DDT. To będą panterne DDT. A my ciągle nie mamy 20 levela. Na naszej saudzie. Przeżyliśmy to. Nie mamy 20 levela. Na pewno nie umrzemy na setnej i trzeba będzie pomyśleć, co zrobimy. Tylko musimy przyjrzeć się tutaj ścieżką, nie? Bo to na przykład można wyrzucić. Zabiliśmy bada? How? What? Aaaa! Permy to utrzymały? Nie! Naprawdę? 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 Zabiliśmy to? Jak? No ale tak, kochani. Walkthrough guide. Macie 57 minut, prosta odysejka. Jak jest achievement, zrób odysejkę poniżej godziny, to prosta odysejka. Także ten, no. Guide / walkthrough / tips and tricks. Take
Million Monkey Mamony and go to do Odyssey event complete. Welcome GG. 4.00 Alchemika oczywiście mam, bo Alchemika mam każdego. Alchemika. Ja zabiłem tego bada. Kurde, jak? Także Alchemika 4.00 to już my mamy 16, więc tutaj ten. Chałupy welcome to. Zabiliśmy bada, jestem bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc, nie sądziłem. Myślałem, że będę musiał przerzucić z prawej strony trochę rzeczy. Może straciłem tyle tysięcy. Jezus Maria. Ale fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie coś w komentarzu, czy chcecie więcej Odysek, czy nie. Trzymajcie się. Siemanderko i pa pa!